I na koniec mieszkalnictwo. W najbliższych latach ma powstać w Polsce 12 tysięcy mieszkań efektywnych energetycznie, 115 tysięcy doczeka się termomodernizacji. Projekt ustawy w tej sprawie, nad którym pracuje Sejm, uwzględnia środki z KPO i realizuje kamienie milowe. Choć środków z KPO jeszcze nie ma i na razie widać przy nich mocny znak zapytania, to realizowane są już kamienie milowe. Uzgodnione z Komisją Europejską chodzi o te dotyczące mieszkalnictwa. Na Sejmowej Komisji Infrastruktury rozpoczęło się procedowanie przepisów ustawy wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Szczegóły projektu przedstawił wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Wyjaśnił, że regulacje mają poprawić efektywność energetyczną i zapewnić dostęp do OZE w budynkach wielorodzinnych. Bezpośrednio skorzystają na Gminy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie TBS -y i SIMY, a pośrednio beneficjentami będą mieszkańcy tych budynków, którzy odczują zmiany w rachunkach za energię. Polska jest zobowiązana wybudować ponad 12 tysięcy mieszkań. Na ten cel w pożyczkowej części KPO zarezerwowano 775 milionów euro. Inwestorzy, którzy spełnią określone kryteria, otrzymają wsparcie. W zamian za to, że Inwestorzy będą budowali bardziej efektywne energetycznie budynki, dostaną większe wsparcie dzięki środkom z KPO. I jeżeli inwestorzy spełnią te wszystkie warunki, będą mogli otrzymać dofinansowanie sięgające nawet 95% kosztów inwestycji w przypadku budownictwa komunalnego. Przy tych 95% to 15% będzie z KPO, 80% to jest fundusz dopłat, już istniejący instrument wsparcia. W przypadku budownictwa społecznego wsparcie zostanie powiększone z obecnych 35% z funduszu dopłat do 60% przy uwzględnieniu środków z KPO. Druga część programu obejmuje termomodernizację, remonty i instalacje OZE w już istniejących budynkach. Do połowy 2026 roku w ramach inwestycji zostaną zmodernizowane budynki obejmujące ponad 115 tysięcy mieszkań. I tutaj przewidziane zostało wsparcie w wysokości 36% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wzrasta ono do 41% przy połączeniu go z OZE. Nawet do 90% będą mogły uzyskać budynki i lokale komunalne. Środki z KPO na tę część programu mają wynieść 100 milionów euro, ale będą silnie wsparte pieniędzmi krajowymi. Politycy opozycji pytali, jak finansować inwestycje, skoro wciąż nie ma środków z Brukseli. W odpowiedzi wiceminister Piotr Uściński przekazał, że nie został złożony jeszcze wniosek o pierwszą płatność z KPO, a warunkiem, by tak się stało, jest właśnie przyjęcie procedowanego projektu ustawy.